I w tej chwili zapiał kur, a pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 60 do 62 wersetu. Było jeszcze bardzo wcześnie rano, więc na dworze było zimno. Tak chłodno, tak zimno, że Piotr ogrzewał się przy ognisku, które było w pałacu arcykapłana. Rozpalili je mężczyźni, którzy w środku nocy pojmali Jezusa w ogrodzie Getsemane. Piotr został już dwa razy zapytany o swoją przynależność do Pana Jezusa i dwukrotnie zaprzeczył, że go zna. Wtedy kogut zapiał po raz pierwszy. Następnie Piotr został po raz trzeci skojarzony z Jezusem. Prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Po raz trzeci Piotr zapewniał, nie znam tego człowieka. Czyż naprawdę jest to ten sam Piotr, który powiedział o Panu Jezusie, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, o czym czytamy w Mateusza 16:16. Tak, to był ten sam Piotr. I znów zapiał kogut. W tym momencie Jezus się obrócił i spojrzał na Piotra. Cóż to był za widok? Czyż nie był to wzrok, który chciał powiedzieć: Piotrze, ja stoję tutaj dla ciebie. Czyż nie powiedziałem ci, że nie możesz ze mną cierpieć i ze mną umrzeć? Piotrze, ja muszę sam tego dokonać, ale czynię to z miłości do ciebie. Wzrok ten przeszył Piotra tak dogłębnie, że wstał od ogniska i opuścił dziedziniec i gorzko zapłakał. Jakże często, jako chrześcijanie, nie przyznaliśmy się jasno do naszego Pana ze strachu przed poniesieniem kary, czy też z bojaźni przed ludźmi. A jak wygląda obecnie nasza relacja ze Zbawicielem, który oddał za nas swoje życie? Tak, pełen miłości wzrok Pana dosięga również i dzisiaj ciebie i mnie. Jaka jest moja reakcja?